Siostry i bracia, parafianie wszystkich parafii naszego działdowskiego dekanatu. Przeżywamy dziś w naszym dekanacie czas szczególnego błogosławieństwa, dlatego że są pośród nas relikwie błogosławionych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich dzieci wraz z ich wizerunkiem. Dziękujemy za dar ich beatyfikacji, ale także za to, że mogli przejść z Bożym błogosławieństwem przez nasz dekanat. Zastanówmy się więc, co chcą nam dziś powiedzieć, do czego wezwać, w czym poprowadzić. Może w szczególnej miłości do drugiego człowieka, ucząc jej piękna i odwagi. Rodzina Ulmów, zwykła rodzina, której pasją było życie rodzinne, dzięki ludzkiemu podejściu stała się symbolem sprzeciwu wobec okrucieństwa wojny i okrucieństwa drugiego człowieka. Bez wywyższania się, ignorowania, obojętności, ich życie pokazuje nam piękno ludzkiej dobroci, prostoty, małych gestów, które są potężne w tym swoim wyrazie. Właśnie w nich, a nie w deklaracjach i pustych słowach, jest miłość i troska. Łatwo bowiem obiecywać obronę innych, głosić ckliwe hasła, wymachywać wolnością i miłością przed czyimiś oczyma. Trudniej jest faktycznie kochać, szczególnie tych, którzy obok. Tak bowiem często jest, że najmniej miłości okazujemy i otrzymujemy od najbliższych. Ktoś mówi, kocham całą ludzkość, a nie rozmawia z własną matką. Inny narzeka, że rodzice się rozwodzą, że ojciec pije, że w domu panuje chłodna atmosfera. Siostro i bracie, jaką historię opowiadasz dziś swoją codziennością? Zachęcam więc w tym szczególnym dniu do tej szczerej refleksji nad życiową dojrzałością i naszą więzią z Bogiem. Ta bowiem zawsze przekładać się będzie na relację z innymi. Czy mam dobry wpływ na ludzi? Nie ze strachu, nie z poprawności, nie z chęci pokazania, kto tu rządzi, ale z miłości. Na małe serca nie ma rady. Na twarde serca, owszem, jest łaska Pana Boga. Wierzę, że jako my wierzący nie mamy małych serc. Dlatego tak ważne jest, byśmy potrafili pokazać najpierw swoim bliskim, a potem każdemu napotkanemu człowiekowi, że życie jest historią pisaną przez Boga. I wtedy swoją codziennością opowiadamy Jego historię. Ulmowie pokazują, że historia ta może być piękna, może być tak zwyczajna. Jako dziekan dekanatu działdowskiego
Przede wszystkim dziękuję księdzu proboszczowi Szymonowi, proboszczowi Sanktuarium Męczenników Błogosławionych arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego, proboszczowi parafii świętej Katarzyny za dekanalne przyjęcie relikwii i obrazu błogosławionej rodziny męczenników w sanktuarium męczenników rodziny Ulmów. Dziękuję parafianom tutejszej wspólnoty parafialnej za włożony trud organizacyjny w przygotowanie. Dziękuję kapłanom kondekanalnym naszego dekanatu, uczestniczącym w tej Eucharystii, uczestniczącym i przybywającym dalej na modlitewne czuwania tak dziś, jak i jutro z poszczególnych parafii naszego dekanatu. Za tę dzisiejszą też wspólną modlitwę i za te, jak wspomniałem, modlitwy i czuwania, które nastąpią jeszcze i będą kontynuowane w dniu jutrzejszym. Warto, siostry i bracia, zdać sobie sprawę, że Ulmowie przez sposób i jakość życia są prorokami naszych czasów, wskazując nam drogi najważniejsze i skuteczne, którymi warto się poruszać i na których warto trwać. Byli wierni powołaniu i konsekwentnie realizowali je w wierze i miłości. Dziś pokazują, że kroczenie za Jezusem realizuje się nie w jakichś wyjątkowych, spektakularnych akcjach, jednorazowych inwentach czy w hałaśliwym poszukiwaniu wyjątkowości, ale w konkrecie codziennego życia. I niekiedy może się ono wydawać niepozorne, czy nawet marne, ale to właśnie takie życie jest rzeczywiste i realne. Nie ma bowiem, drodzy, rozwoju człowieka, odrodzenia narodu, nie ma odrodzenia środowiska, poprawy bytowej na szerszą skalę bez odrodzenia rodziny. Tak więc modlitwa przy relikwiach błogosławionych jest dziękczynieniem za ich życie oraz jest zachętą płynącą z Ewangelii: idź i ty czyń podobnie. Zachęcam więc do modlitwy przy relikwiach wszystkie stany i pokolenia naszego dekanatu, członków stowarzyszeń kościelnych, różnych wspólnot, a przede wszystkim małżonków i rodziny. W czasie osobistej adoracji będzie też i czas na indywidualną modlitwę. Rodzina Ulmów, jak wiele polskich rodzin, budowała swoje życie małżeńskie i rodzinne na solidnym fundamencie wiary i miłości. Ewangelia, Słowo Boże, modlitwa, Eucharystia była dla nich źródłem światła i mocy na każdy dzień. Z ich pomocą starali się żyć, działać i mierzyć się z tymi codziennymi wyzwaniami. Swoją wiarę i miłość potwierdzili wtedy, kiedy trzeba było dać schronienie grupie prześladowanych przez niemieckiego okupanta Żydów. Korzystając więc z okazji obecności wśród nas
relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Módlmy się, siostry i bracia, przede wszystkim o świętość naszych rodzin. Niech rodzina Ulmów będzie dla nas tym wyjątkowym przykładem życia w Bogu i poświęcenia dla innych wartości tak bardzo dzisiaj pożądanych. W tych trudnych czasach szukania sensu i odkrywania powołania rodziny do świętości, niech ta peregrynacja będzie źródłem umocnienia i inspiracji dla wszystkich naszych rodzin. Tak więc, Boże, w Trójcy jedyny, który objawiłeś w życiu i śmierci Józefa i Wiktorii razem z ich siedmiorgiem dzieci prawdę o wielkości powołania do życia w rodzinie, przez wstawiennictwo błogosławionych męczenników, których dziś czcimy w relikwiach, tu w naszej wspólnocie, spraw, aby każda rodzina, stając się na ziemi obrazem jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, otrzymała udział w wiecznej chwale Trójcy. Czego wszystkim uczestniczącym w tym historycznym spotkaniu z całego serca życzę. Tobie niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. I wam, siostry i bracia, jak i mediom lokalnym serdecznie raz jeszcze dziękuję i życzę szczęść Boże na dalsze godziny wspólnego waszego otwarcia serca na spotkanie z rodziną błogosławionych.